Dokładnie 7 lutego 1919 roku naczelnik Józef Piłsudski podpisał dekret o utworzeniu Najwyższej Izby Kontroli Państwa. Dlatego obchody 94. rocznicy utworzenia NIK musiały rozpocząć się właśnie tutaj, pod pomnikiem marszałka. Piłsudski powołał do życia Najwyższą Izbę Kontroli Państwa szybko, bo już w niecałe 3 miesiące po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Odradzające się państwo potrzebowało instytucji, która skutecznie stanie na straży publicznych pieniędzy. Przypomnienie tej daty 7, kiedy jeszcze nawet nie było Sejmu, a naczelnik państwa decydował się dekretem ustanowić naczelny organ kontroli państwowej, to znaczy o tym, jaką realną rangę wtedy i teraz ma to, co realnie robimy. Dla uczczenia 94. rocznicy utworzenia Najwyższej Izby Kontroli kierownictwo NIK oraz przybyli pracownicy złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz premiera Ignacego Jana Paderewskiego. Jego podpis również znalazł się pod dekretem powołującym do istnienia Najwyższy Organ Kontroli Państwa. To były tak cenne postaci dla polskiej historii, że kultywowanie tego jest wręcz naszym obowiązkiem. Następnie uroczystości kontynuowane były na warszawskich Powązkach, gdzie znajduje się grób pierwszego prezesa NIK Józefa Higersbergera. Higersberger, choć nie tak znany jak Piłsudski czy Paderewski, nazywany bywa cichym bohaterem. Jednym z tych, którzy mozolnie i od podstaw budowali nową Polskę. Warto sięgać do takich wzorców dzisiaj również, bo NIK ma w państwie naprawdę znakomitą rolę do odegrania, a tylko wtedy będzie mógł ją odegrać, jeżeli będzie się opierał na ludziach o tak nieskazitelnych charakterach jak nasz pierwszy prezes. W uroczystościach wzięła udział także rodzina pierwszego prezesa NIK, Józefa Higersbergera. Dumni jesteśmy, że marszałek Piłsudski jego powołał jako pierwszego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwa, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze zasługi, predyspozycje, charakter, uczciwość. Obchody 94. rocznicy utworzenia NIK zakończyły się uroczystą mszą w kościele św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Najwyższa Izba Kontroli pieczołowicie pielęgnuje swoją tradycję i historię. Nie zawsze łatwą historię, bo przecież na stałe splecioną z niełatwymi dziejami odrodzonej Polski. Ale być może ci, którzy nie pielęgnują historii, są skazani na powtarzanie ciągle tych samych błędów. No najgorsze, co się takiej instytucji, która dba o grosz publiczny, może zdarzyć, to to, żeby ludzie, którzy tu pracują, nie wiedzieli, jaka jest w ogóle misja tej instytucji, żeby nie poczuli się jak na klasycznym dworcu centralnym, że nie wiadomo skąd przyjechali i gdzie będą jechać. Dlatego dziś NIK, jak co roku 7 lutego, sięgnęła do swoich korzeni, by przypomnieć sobie, dlaczego marszałek Piłsudski utworzył ją specjalnym dekretem, by uczcić swoich cichych bohaterów, by nie zapomnieć o swojej podstawowej misji. Daniel Michalecki, NIK.